I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 9. Druga uchwała głosowana do porządku obrad. I to jest uchwała w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie programu Bezpieczny Kraj. Paragraf pierwszy. W ramach zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie programu Bezpieczny Kraj przyjmuje się zadania na łączną kwotę 11 900 zł. I mamy nazwy zadania. Punkt pierwszy. Zakup materiałów profilaktycznych na razie odblaski na akcję Bezpieczna Droga do Szkoły oraz akcje profilaktyczne w przedszkolach 1000 zł. W punkcie drugim. Nagrody na konkursy i festyny, między innymi Prawo i My, Prawo, Ratownictwo i Bezpieczeństwo, kwota 1000 zł. W punkcie trzecim. Zakup nagród na konkursy i festyny, imprezy organizowane na terenie 96 Donetce w ramach akcji Bezpieczne Fed, Bezpieczne Wakacje, Dzień Dziecka, Mikołaj i tym podobne, kwota 2200 zł. Wiadomo, realizator, znaczy Straż Miejska. W następnej pozycji jest tunel z przeszkodami dla dzieci, kwota 3000 zł. I tu realizator jest Straż Pożarna. I w kolejnym punkcie radiostacja motorowa z ładowarką 3200 zł. I 10 sztuk latarek LED-owych do indywidualnego wyposażenia policjanta służby patrolowo-obwodowej 1500 zł. Realizator Policja. Razem daje to kwotę 11 900 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie zgodnie z procedurą Rada 96 przyjmie program zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa, Bezpieczny Kraków. My jako referent dodam, że co roku dzielimy takie środki i jest to, że tak powiem, uchwała zgodna z tym, co zespół dotyczący programu Bezpieczeństwa Kraków zaproponował. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś tam zabrał głos? Bardzo proszę. Ja chciałem się zapytać, być może jest to tutaj nieistotne, natomiast kiedyś już jestem w patrolach policji i odnoszę wrażenie, że policja dysponuje radiostacjami Motorola, a nie Motorola. Być może jest to nieistotne. Jeśli tak, to proszę o poprawę. Dziękuję. Nie odpowiem panu na ten temat. Jest to marka sprzętu. Tak, nie wiem, ale może. Tak. Tak jak mówiłem, to jest propozycja zespołu i ale może być motorowa, bo motory się też poruszają, sam policjant się na motorach. No, nie chcę dyskutować. Może jest błąd. Nie ma pana Jerzego Kopacza, przewodniczącego zespołu. Nie ten. Myślę, że ten nawet taki błąd, że tak powiem, w wyrazie nie spowoduje, że będziemy musieli poprawiać, że tak powiem, uchwałę, żeby można było zakupić te radiostacje z ładowarkami. Ale to zobaczymy. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i obrady na punkty porządku obrad. Wstępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana proszę o przeniesienie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada 96 przyjęła uchwałę.